Rajskie wyspy pod wodą. Tak będzie i u nas poziom oceanów przekroczył najśmielsze oczekiwania. Tak wygląda nasza przyszłość. Groźne powodzie nadbrzeżne dotknęły wyspy Marshall, Mikronezję, Wyspy Salomona i Papłanową Gwinę. Wiosenne przypływy, zjawisko lanina i zmiany klimatu spowodowały, że poziom wód w oceanach wzrósł o 20 cm. Ten poziom Pacyfik miał osiągnąć dopiero w 2050 rok. Lanina to anomalia przynosząca wilgotną pogodę między innymi w Australii. Zjawisko odpowiada jednak także za podnoszenie poziomu wód w regionie zachodniego tropikalnego oceanu spokojnego. W tym sezonie zjawisko to jest wyjątkowo silne, poziomy wód w Pacyfiku podniósł się o 15-20 cm. To tyle, o ile podnieść się mają wody we wszystkich morzach i oceanach na świecie do 2050 rok. Poziom wód w morzach i oceanach wzrośnie do 2050 rok. O 15-20 cm bez względu na to, jak bardzo ograniczymy emisję zanieczyszczeń. Nisko położone wyspy na Pacyfiku są uznawane za pierwszą linię frontu w walce ze zmianami klimatu. Wzrost poziomu wód w tym regionie ma bezpośrednie przełożenie na życie milionów osób. Zalanie pacyficznych wysp będzie oznaczać, że w przeciągu nadchodzących dekad ich mieszkańcy będą musieli znaleźć dla siebie zupełnie nowy dom. Ocean Spokojny osiągnął poziom planowany dopiero na 2050 rok. Ostatnie powodzie zgrały się w czasie z wiosennymi przypływami na Oceanie Spokojnym. Nie są one, co prawda, gorsze niż te w poprzednich latach. Jednak przypływy w połączeniu ze zjawiskiem lanina i zmianami klimatu spowodowały, że powodzie nadbrzeżne są w tym roku wyjątkowo dotkliwe. Globalny wzrost poziomu wód nie jest niczym nowym. W latach 1901-2018 poziom mórz i oceanów wzrósł o ok. 20 cm. Szacuje się, że co roku wody wzbierają o kolejne 3 mm. Jednak ze względu na efekt La Lanina na Pacyficzne wyspy napływa więcej ciepłej wody. Ciepła woda ma większą objętość od zimnej, co sprawia, że poziom oceanu w tym regionie rośnie dużo szybciej. Przewiduje się, że na całym świecie do 2050 roku Poziom wód wzrośnie o 15-25 cm to jednak optymistyczny scenariusz, który nie bierze pod uwagę rosnących emisji gazów cieplarnianych i ocieplenia klimatu ze względu na działanie człowieka. Dlatego ostatnie wydarzenia na oceanie spokojnym są tak istotne. Dzięki nimi już teraz możemy zaobserwować, co stanie się z Ziemią za 30 lat.